Dobry wieczór Państwu. Przybyliśmy tutaj, aby kolędować, aby śpiewać kolędy. W imieniu Państwa witam Panią Ewę, bez której tu ta impreza nie mogłaby się odbyć. Pana Arka, który, dzięki któremu mieszkańcy Knurowa i okolic o nas słyszą i nas widzą. Witam, a później gościa specjalnego powitam potem. I proszę Państwa, ze względu na to, że jest kolędowanie, a nie gadanie, zaraz slajd następny. I proszę bardzo, oczywiście w imieniu Państwa witam główną osobę tej imprezy, czyli Jurka Rogonia. Razem z nimi. Śpiewaliśmy w ostatnim akapicie tego pięknego wiersza, bo to wiersz chotomski. Pamiętacie, jak byliśmy małymi, to były bajki w każdej podręczniku i w każdej książce był wiersz chotomski, były wiersze chotomskie, bardzo wspaniałej naszej poetce, która Wanda Chotomska, tak jest, która pisała głównie dla dzieci. Między innymi napisała taką piękną pastorałkę, gdzie istotne są te dwa ostatnie akapity, abyś nigdy samotny nie był dziś, a ten wieczór jest właśnie pod nazwą Nie bądź samotny, bo w grupie raźni. Więc pod tym tytułem Państwa jeszcze raz witam. Nasze kolędowanie będzie się składać z trzech części. Mianowicie w tej chwili pokażę Państwu parę slajdów, które kończyć się będą kolędami. I będziemy śpiewać tradycyjne polskie kolędy, piękne, podobno najpiękniejsze na świecie. Potem będzie króciutonika przerwa na kawę, herbatę, gdzie moja małżonka się zaprezentuje z takimi pastorałkami kołysankowymi, tak się one nazywają. I wreszcie trzecia część to będą typowo już pastorałki, rozdam teksty, a część będzie na ekranie, także myślę, że przy pomocy takiego wspaniałego instrumentalisty, jakim jest Jerzy Rogoń, wszystko, cały ten przebieg naszego komentowania będzie po prostu piękny. I przechodzimy do mojej sprawy. Ja myślę, że będę na to, że ja mam dość donośny głos, będę mówił tak. Proszę Państwa, magia świąt. Do tych świąt, które są podobno najpiękniejsze w kalendarzu, przygotowujemy się długi czas, robimy masę zakupów, porządków. Wszyscy nad tym pracują, całe rodziny, a wszystko po to, żeby być razem i uczcić. Kogo uczcić? No, uczcić w naszej mentalności chrześcijańskiej, a takich przecież w Polsce jest, chrześcijan jest po prostu w Polsce najwięcej. Istotna jest
istotny jest jeden element. Skąd się bierze ta magia? Ano bierze się z pamiątki narodzin Chrystusa, Syna Boga. To jest pierwszy i dla nas chrześcijan, dla cywilizacji chrześcijańskiej jest to najważniejszy argument. Ale przecież, proszę Państwa, te święta mają wymiar globalny. Nie tylko ograniczają się do cywilizacji chrześcijańskiej. Praktycznie cały świat obchodzi święta Bożego Narodzenia. Jak popatrzycie w kalendarium wszystkich państw praktycznie na świecie, w końcówkach grudnia są wszędzie święta, tak? Z różnych elementów, ale głównie jednak z powodu istoty, jaką jest pamiątka narodzin Chrystusa. Natomiast jakie inne elementy zadecydowały o tym, ja myślę o tej specyficznej magii tych świąt? Otóż jest głęboko, tkwi w nas atawistyczna taka wiena w naszym, w psychice, potrzeba bycia w grupie. Właśnie tak jak teraz, jesteśmy w grupie i w tej grupie raźniej spotykamy się, emanujemy swoją miłością, jakąś przyjaźnią. I to jest właśnie piękne, a w święta Bożego Narodzenia to nabiera takiego monstrualnego wymiaru. Mówię o opłatku, o życzeniach, o spotykaniu się i tak dalej, i tak dalej. Trzecia sprawa to przedstawienie na różne sposoby małego Chrystusa w żłobku. A przecież, jak sięgniemy pamięcią, to co najbardziej pamiętamy? Pamiętamy nasze dzieciństwo. To jest w naszym życiu najpiękniejsze. Stąd lubimy do tych elementów wracać. I wreszcie czwarta sprawa, że obok, naokoło tych świąt obrosła niezwykła obrzędowość, która bierze się z różnych elementów, między innymi z tych pierwocin chrześcijańskich, ale w to wmieszał się również handel, więc są iluminacje, sklepy otwarte, w tych sklepach wiele atrakcji i tak dalej. Napisałem, coraz bardziej rozbudowana i uatrakcyjniona obrzędowość ludzi, których poczesne miejsce zajmuje śpiew, ubarwiający szare nieraz nasze życie i ponoć wyróżnia się tym, tych, którzy dobre serca mają, bo pamiętacie, znany slogan, tam iść, gdzie śpiewają, tam dobre serca mają. Ale sięgnijmy do absolutnych pierwocin, czyli to, co mówiłem, narodzenia Chrystusa. I teraz chciałbym powitać, bo mamy wspaniałego gościa, seminarzysty 5. roku Seminarium Warszawskiego, Rosjanina z pochodzenia, Nikitę, którego przygarnęła Marysia nasza, dzięki serdeczne. I Nikita, bo przystało na to, żeby pewne słowa mówił kapłan, nazwijmy to in statu nascendi, używając chemicznego zwrotu. Nikita teraz przeczyta Ewangelię, część Ewangelii według świętego Łukasza. Bardzo proszę, mikrofon. Ale najpierw witamy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy
przebywali w polu pasterzem i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A oto będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Oto Słowo Boże. Jak pięknie mówi po polsku, to widać, jakie będą te przyszłe homilie, jaki piękny aktorski głos. Proszę Państwa, to, że Chrystus jest postacią historyczną, już nikt nie ma wątpliwości. Żył on wtedy, kiedy rządził Cezar August od 30 wieku przed naszą erą do 14 naszej ery. A ta droga Chrystusa razem z rodziną była z Nazaretu, który był w Galilei, to jest Galilea, tu jest Nazaret, do Betlejem, które jest tu w Judei, tak? Tu jest Judea, Jerozolima i obok tego jest Betlejem.